Kolejna część o bananowcu Musa Basio, który przezimował w gruncie. Zobaczcie, jak już odrosty powychodziły z ziemi. Wymarzł do samego dołu, prawie do samego dołu. Te dwa chyba większe odrosty były takie malutkie, to w poprzednich filmikach sobie zobaczycie. A tak jak widać, zobaczcie, ile jest odrostów. Tu jest jeden mały, tu drugi, ale złamałem. Przypadkiem trzeci, czwarty, piąty, wychodzi szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, 10 bananów. Tak to wygląda. Także kępa spokojnie do tych 3 metrów powinna dorosnąć. Także warto mu sabasio zimować w gruncie po odpowiednim okryciu, na przykład ziemią czy tam dogrzewaniu, jak tam chcecie. To by byłoby na tyle na tej części. Na razie. Do zobaczenia.